są znane jeszcze jakieś inne abstrakcyjne powody, z których nie dostałaś roli? Czy to jest jeden taki abstrakcyjny? Czy może były jeszcze jakieś? Jeszcze inne kiedyś abstrakcyjne powody. No, wiesz co, to, że nie dostałam roli akurat z powodu braku zasięgów, to nie jest chyba najstraszniejszym niedostaniem roli, jakie mnie w życiu spotkało. Kiedyś nie dostałam roli, bo nie uprawiałam seksu z producentem, bo miałam taką propozycję. Oczywiście nie mam bladego pojęcia, czy aktorka, która w końcu zagrała tą rolę, uprawiała z nim seks, ale ja faktycznie nie dostałam wtedy tej roli. Nie dostałam roli, bo inna aktorka, to były małe role, żebyście nie myśleli, inna aktorka przyprowadziła sponsora do produkcji, także to, że akurat teraz, tym razem to były małe zasięgi, takie rzeczy w tym zawodzie po prostu się zdarzają. Temat związany z seksem jest bardzo ciekawy, on tak ci wprost powiedział? Tak, dostaniesz, jak pójdziemy? Tak, raz w życiu mnie to spotkało, myślałam, że to żart. I mu też powiedziałam, okej, dobra, jasne, bo myślałam, że żartujemy. Po czym mówi, dobra, to idziemy do pokoju hotelowego. Nadal myślałam, że to żart. Ale w momencie, kiedy on wstał i mnie jakby zaprosił, żebyśmy poszli, no to ja się zorientowałam, że to chyba jednak żart nie jest. No i nie poszłam do tego pokoju hotelowego. A kto wie, jak wyglądałaby moja kariera. Być może teraz byśmy rozmawiali, ale z Hollywood. A nie myślałaś o tym, żeby to nagłosić? No to było to dość słabe, nie? Wiesz co, no to było wiele, wiele lat temu, to nie było wczoraj. Wtedy to było jeszcze dużo przed akcją Me Too i wtedy takie rzeczy były chyba na porządku dziennym. Natomiast ten producent też nie był długi, nie był to żaden znany, zacny producent, który by to pewnie proponował wielu innym aktorkom. To był chyba jego jednorazowy film, jednorazowy wybryk. Więc być może też to była taka sytuacja, że on się bardzo dużo nasłuchał na temat szaleństw w showbiznesie i postanowił ukręcić własne lody, bo myślał, że właściwie to jest normalny status przyznawania roli. Mam nadzieję oczywiście, że mu wyszło, nie? Koniec końców miał bardzo dobry gust, że zdecydował się na ciebie, nie? Też tak sobie pomyślałam wtedy. Dziękuję Chociaż bardzo. Chociaż oczywiście przykro mi było, że tej roli nie dostałam jednak, nie? A dużo płacili wtedy? Za Czy tą nie rolę? Doszliście do nie, tego nie tematu? Nie, doszliśmy do tego w ogóle, nie? Ale tą rolę koniec końców zagrała naprawdę świetna aktorka. A jest obecna w show biznesie teraz? Nie mogę powiedzieć, nic na ten temat nie mogę powiedzieć. A kolegujecie się? Nic na ten temat nie powiem. Dziwka, ale bardzo ją lubię oczywiście. Nie, nie. Faktem, że tą rolę wtedy wzięła naprawdę świetna aktorka, gdzie tak sobie szczerze, z ręką na sercu, myślę, że gdybym stanęła w nią w castingu bez tego typu propozycji, to nie wiem, czy bym wygrała. W związku z tym myślę, że było z bardzo dużą korzyścią dla całej produkcji.